Dzień dobry panny, zapraszam do czytania tygodniowego. Karty są przygotowane. W tej chwili je przełożę i zaczynamy. Myśli, serce i działania. Słuchajcie, wydaje mi się, że dojdziecie do jakichś ważnych wniosków. Będziecie o czymś naprawdę mocno myśleć i to będzie bardzo ważne, dlatego że to są wielkie arkana. Staracie się podjąć jakąś decyzję, która będzie później prowadzić Was do konieczności dokonania jakiegoś wyboru. Ważne w tej energii jest to, żeby o czymkolwiek nie myślicie, jakiejkolwiek decyzji nie próbujecie podjąć, żeby starać się, żeby była ona bezstronna i bez strat dla jakichkolwiek osób, których ona dotyczy. Jeśli nie będziecie w stanie zachować obiektywnego oglądu sytuacji, fajnie jest zapytać przyjaciela, osobę nam szczerze oddaną, taką bez drugiego dna, o pomoc w tej całej sytuacji, o radę, tak? O wsparcie. Natomiast ta energia zazwyczaj oznacza, że decyzje, które podejmujemy, o których myślimy i które analizujemy, one w gruncie rzeczy są dla nas dobre, one w gruncie rzeczy są dla nas pozytywne. To jest też... Jeśli na przykład Wasze myśli krążyły wokół jakiejś sprawy formalnej, jakiejś sprawy związanej z jakąś umową, z jakimś postępowaniem, na przykład sądowym, to zazwyczaj wszystko kończy się dobrze w tej energii, tak? Że jakby myślimy o tym, analizujemy, martwimy się tym, natomiast jest to, można spodziewać się korzystnego zakończenia. Ważne jest też to w tej energii, jeśli będziecie w przyszłym tygodniu czytać jakieś dokumenty, czytać jakieś umowy, podpisywać te kontrakty, tak? Bardzo ważne jest, żeby zwracać uwagę na szczegóły, co jest napisane małym druczkiem, jak to się mawia, i dokładnie przeczytać to wszystko, żeby być pewnym, że podpisujemy i wiemy, co podpisujemy, może inaczej, żeby być pewnym, że wiemy, co podpisujemy. W sercu piękna energia kreatywności płynącej prosto z serca i może właśnie dlatego, że posługujecie się na przykład swoim sercem w pracy, zostaniecie za to docenieni. Będzie tu jakiś sukces, tak? Będzie to też sukces związany z tym, że oprócz tego, że kierowałyście się sercem, to jeszcze fajnie sobie wszystko planowałyście, wykazywałyście się również ciężką pracą i to was wzbudzi taki entuzjazm. Będzie Wam przyjemnie, będzie Wam miło, będzie Wam dobrze. Jest to energia, która prosi, żeby kierować się sercem w tym, co robimy w przyszłym tygodniu, skupić się na swoich pasjach, tak? I wykorzystać drzemiący w nas potencjał. Ponieważ ta kreatywność płynąca prosto z serca, ona naprawdę przyniesie po prostu sukces, jakiś zysk, jakąś fajną wiadomość. Okej, a słuchajcie, w działaniach dużo się będzie działo, przyznam Wam szczerze. W działaniach mamy ciężką pracę, która doprowadziła do pewnego rodzaju sukcesu, uznania. Może zechcecie celebrować jakiś sukces, natomiast jest to energia, która nas przestrzega, że to nie jest jeszcze czas na odpoczynek, dlatego że nadal musimy tak intensywnie działać i tak intensywnie pracować nad tym naszym projektem, nad domem, nad pracą, wszystko jedno. Każdy to do swojego własnego życia powinien ustosunkować, dlatego że to jest dopiero jakiś tam etap zakończony. Tak? Należy robić plan na przyszłość. To jest może też taka energia, gdzie włożyłyście w coś jakąś swoją pracę w poprzednich okresach. Sprawy zaczynają się manifestować w sposób bardzo pozytywny i teraz należy zrobić plan na przyszłość, żeby postrzegać rzeczy długofalowo. Super energia, usatysfakcjonowania tym, co udało Wam się zrobić. Natomiast nie wolno spoczywać na laurach jeszcze. To jeszcze nie jest ten moment. Musicie w sobie utrzymać ten ogień działania, ten ogień entuzjazmu, bo tylko wtedy zobaczycie, ile jeszcze macie do zrobienia, tak? Więc piękna energia, pięknego tygodnia Wam życzę, drogie panny, wszystkiego dobrego, jesteśmy w kontakcie, uważajcie na siebie.